Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a to jest kolejny odcinek Hard Rock Apocalypse. No i cóż, zagadka rozwiązana, leczyć po prostu się w Hard Rocku zwykłym nie da, dopiero w dodatku. I ja po dodatku na pewno go nagram, jest to dodatek, zwąc się podejrze Rise of the Clans, czy jakoś tak. Nie jestem pewien, że powiem, o co dokładnie w nim chodzi, jeśli chodzi o fabułę. Wiemy, że w tym chodzi o tą całą zemstę naszą. Chociaż z tego co wiem, gdybyśmy wybrali tam inną opcję na początku, a propos tej całej Alice, to fabuła tak, żeby się potoczyła kapkę inaczej, nawet sporo inaczej. Mówię, nasz motyw byłby inny, o tak. Ale mniejsza o to w tym momencie, czy się po prostu nie da i na tym może skończył ten temat. W ostatnim odcinku widzieliśmy te całe górnicze miasto i jakąś tę misję bawiliśmy, prawda? Tak, dostarczyć paczuszkę gdzieś trzeba. Zobaczmy, czy po drodze gdzieś po prostu misję olewamy, to jest pytanie za 100 punktów. O, dość daleko. Na razie po tych terenach wolę pojeździć. Mówię, fajnie jest motyw z tym całym znajdywaniem gdzieś osobowych skrzynek. One chyba nie są osobowe, tylko ustawione. Ale no tak są rozmieszczone w takich dość, no, niestandardowych miejscach, które normalnie grając tylko i wyłącznie fabuły głównej byśmy na pewno mieli, no bo są tak na pełnym uboczu. Dobra, tutaj przykład jeszcze podejdźmy do miasta i sprzedajmy to zbędne nam, czyli to całe scrap metale. Bo w tym mieście mają naprawdę sensowną cenę, nawet jak już sporo ich posprzedawaliśmy, dalej cena sięga ponad 300, gdzie w innych miastach jest po 100, po 150. Chociaż wiadomo, jest to miasto górnicze takie, dlatego tak właśnie jest. To jest chyba głównie kopalnia, więc no, whatever. Chodźmy sobie tyle póki co. I teraz tak, nasz cel na dzisiaj. Tu jest Asgard, tu jest Quarry. Możemy pojechać gdzieś tutaj na przykład. Co jest w tym miejscu zbadać? Już tam samochody w ogóle widzę. Chyba wrogie, a mód kamienie? Chyba jednak kamienie. Tak, kamienie! W tej grze samochody są tak ładne z daleka, że przypominają kapkę kamienie i to nie jest żart. Znaczy, że jak w nocy z tymi siedlkami jeżdżą, to już w ogóle jest masakra w tej kwestii. Ciężko samochód od kamienia rozróżnić. Gdyby rozdzielczość była ciut wyższa, to jeszcze byłby mały problem, mały pikuś, ale tak to z tą rozdzielczością to jednak jest mały problem. Tak, myślę, że tutaj coś może nie leży, jakiś przednie, bo jakiś taki kanion jakby jest, kawałek. No dobra, Oliska, nic tam końców nie leżało, ponadto też sprawdziłem tutaj poza wizją ten kawałek miejsca. No i przy okazji zginąłem i zapomniałem sprzedać gry, więc nie mam teraz odkrytej tej części mapy. I tam także niestety nic nie było, więc zaraz pojedziemy sobie w tym kierunku, gdzie prowadzi nas jakaś dróżka. Zobaczymy, coś tutaj się kryje. Na pewno parę barykad, które chciałbym odwalić. Też jak powiem, zauważyliście, założyłem sobie shotguna, ponieważ niektórzy nas mi radzili, że właśnie mi się on może przydać. O, tutaj są skrzyneczki, czyli te barykady jednak nie były tutaj na darmo. O, jedno drewienko za dużo. No cóż, to jedno drewienko będziemy musieli olać, i nic na to nie poradzi. Czyli to była taka dróżka prowadząca do jakiegoś skarbu, tak? I tutaj zaraz się skuary, no dobra. No spoko, taki bonusik, wiecie, no. Wiecie, dróżką macie bonusik. Są, jedna dróżka kończy się miasteczkiem, inna bonusikiem, a jedna czymś dziwnym, co tam znalazłem. Ale tam jeszcze pięknie wrócimy, bo mi się wydaje, że tamto miejsce nie było bez celu. A póki co, niechaj będzie owiane tajemnicą, cóż się tam znajduje. To jest dobry pomysł, great idea. To mogę coś czarnego jest, nie mam pojęcia, cóż to jest, takie czarne. No, ale jakiś węgiel czy coś, czy po prostu niewczytana tekstura najpewniej. Niewczytana tekstura. No cóż, w grach takie bugi się zdarzają niestety. Gej, to nie świat realny. Slow Vector, nie chcę. Co tu jeszcze mamy? Rusty Pekeiteja. Znaczy ja chcę Rusty Pekeiteja. Nie, wolę tylko wszystko na jeszcze chwilę potestować. Najwyżej potem sobie jakąś tam inną broń założymy, na przykład Korda, albo znowu jakiegoś PKT, jak tam wie. Czy to jest scrap metal opylimy, bo cały ma całkiem złą cenę, mimo tego ile go już tutaj sprzedałem. No i cóż, znikamy nareszcie z Quarry już na dłużej najpewniej. I teraz idziemy w stronę... Czy tak myślę, w którą stronę moglibyśmy sobie pojechać? W ogóle to miasto Dead City jakoś taki jakiś napis się robi z tego, tylko jakiś po rusku napis jest, tak zgaduję. Teraz pojedziemy sobie, tu mówiłem, że już byłem. I nic tam ciekawego, na, nie, znaczy było coś ciekawego, ale nic z tym zrobić nie mogłem, o tak, żadnej interakcji. Więc teraz może pojedźmy tutaj, gdzieś tu, nie wiem, czy jakiś przejazd będzie, no ale cóż, tam jeszcze nie byliśmy, tam teraz pojedźmy. Niechaj tak będzie, to jest nasz plan na teraz. A z tym pojedziemy w kolejne miejsca, bo grę planuję przejść tak w miarę na stówę, no bo oczywiście jakieś tam misje mogę pominąć, no tutaj gniażdżonego gaja czy czegoś takiego. A wątpię, że nawet ktokolwiek z was przed tą grę tak na 100%, że wszystkie misje, wszystkie przedmioty obadał itp. itd. A
Zresztą no to też nie ma stracić czasu. Misje jak najbardziej, które się da, to zrobię, ale szukać jakichś tam itemów wszystkich, jeszcze tych słabszych, to mi się wydaje, że to kapka bez sensu. Oj, Hunter. Bym uciekł nawet i przed nim, bo Hunter to jest niebezpieczne bydle. Hunter to jest pojazd, który jest mało wytrzymały, okej, ale ma swoje rakiety, które są naprawdę groźne i mnie strasznie rozgonić chwilę mały. Dobrze go z dystansu z jednej nie wystrzeli, bo jak nie wystrzeli to ohoho. Skał też nie jedzie, okej. Czy łohoho może zdarzyć, naprawdę łatwo jest zginąć. Tam coś jeszcze, o Lory, dobra, Lory jedzie, to idziemy stąd. Jedziemy stąd, bye bye. Nie mam zamiaru z niej walczyć, może mi się uda uciec. Moją prędkość jest to całkiem możliwe, bo w ogóle po jakimś czasie znikają, jeżeli nas nie są w stanie złapać. Więc okej. Okay. Jedziemy teraz w tym kierunku. Myślę, że moim z tym pojazdem się już całkiem fajnie, jeśli 113 na godzinę po drodze, to jednak daje swoje. Nawet po bezdrożach chciałem po jakieś 105, bo to z Daisy off-roadzie. Off-roadzie, chociaż to oczywiście jest pewnie jakiś tam używany słowotok, ale... No jednak, no, wydaje mi się, że to najbardziej jakoś tak powszechniło, off-road właśnie, że ja za poza dróżką, poza drogą, tam jest chyba skrzynka w ogóle. Mówiłem właśnie, że w tej grze jest połowa takich skrzynek porozmieszczanych, bo to jest kamień, ale jak kto to wie. Nie, skrzyneczka. Właściwie wiem, że tych wszystkich skrzyneczek to całkiem sporawo porozmieszczanych, nie wiadomo gdzie. I warto ogólnie jest ich szukać, no tak znaleźć wszystkie to pewnie jest całkiem ciężko. Tu w ogóle coś dziwnego jest, a barykada. Jest ambush! Ambush! Ambushas! Tak właśnie pamiętam, w której była zasadzka. Ale czyja zasadzka? No cóż, mniejsza o to mamy tutaj ten. Kolejny pakunek i to nie jeden! Wow! Ale tu jest dużo rzeczy! Ja pierniczę! Ale żeśmy się obawili. Będzie to sprzedać? Tak, to zabawić miasto, świetnie. No widzicie, warto jest kurczaki pieczone jednak tak na offroada sobie wjechać w tej grze. Ta gra właśnie polega na tym, że kurczę, no gdzie nie pójdziemy, coś znajdziemy. To jest taki właśnie coś tam wzór protoplasty Fallouta. Też wątpię, żeby twórcy z Bethesdy się tą grą jakkolwiek wzorowali, ale wiadomo o co chodzi, czy się tworząc Fallouta 3. Będą się bardziej wzorowali w swoich wcześniejszych Elder Scrollsach, które się jednak całkiem nieźle przyjęły. A tylko po prostu się je prowadzić to w połączeniu z taką dobrą marką, jaką był Fallout. Fallout. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, co się wymawia. Ale jesteśmy tutaj już w mieście, będziemy mogli coś sprzedać, a mamy całkiem sporo, więc wpuśćcie nas, panowie! Więc to miasto jest całkiem mocno fortyfikowane, to jest takie prawie jak ta stolica tam tej pierwszej prowincji. Tak to nazywam stolicą, chociaż pewnie nie jest jakaś tam stolica, wiadomo o co chodzi, prawda? Największe miasto tej pierwszej prowincji. No Drevno to macie po genialnych scenach, ale scrap metale to jednak u was schodzą jak ciepłe bułeczki. I to działa. O kurczę, Hammer i jeszcze od tego Kane. To po prostu no. Chciałbym to mieć, ale nawet jakbym to miał, to nie miałbym gdzie tego zamontować. I zapomniałem się naprawić, mały błąd z mojej strony. Chcę wrócić do miasta, wpuść mnie. Wpuść mnie po raz kolejny. To była jakaś scenka, to jest ten wielki bóg na bugu, bo jak tutaj ktoś teraz powiedzmy wjechał przez tę całą bramę, nawet wróg, to wyjeżdżaliśmy go walnęli, potem mogliśmy znowu wejść do miasta, znowu go walnąć, jeszcze raz, aż w końcu by zdechł. Może kogoś przyjdzie dla mnie orkę żebi? Oho. Oho, spoko. Szkoda, że nie ma tej misji pod tytułem Zabij bandytów, bo jak trafiłoby tak się z 8 czy 9 po drodze, to byłoby całkiem przyjemnie, bo tak no jak wpadnie do kieszonki tak z 6000, to jednak jest coś. I teraz pojedziemy w kierunku tego tam znacznika. Drewno też nie opłaca sprzedawać nawet, więc no cóż, albo sprzedam je gdzieś po prostu w wale, gdyby coś cenniejszego się kupiło niż drewno. No, ponieważ po 20 to nie jest pieniądz, że tak powiem, nie? Więc tutaj nawet... No, lepiej zaryzykować i może gdzieś indziej sprzedać niż tutaj bandować to 20 sprzedając, to bez sens fatalny. Czy się lepiej zyskać trochę niżeli zupełnie nic, no ale cóż. Get ready to rumble. Co jedzie? Oczywiście, że Ural! Co mogło wyjechać do mnie, jak nie Ural? Powiedzcie mi, kuźwa, co? Chodź, teraz w dupie, jak dalej pójdzie. Ural! Oż ty w dupę! Wspomniałem, że one wybuchają! Oh shit! Myślę, że grę ja nawet spisałem, bo jak nie to będzie malutki problem. To jest rakieta! A rakiety wybuchają! No tak, taki żart ze swojej strony. No i tak, ogólnie teraz wróciłem się tutaj z powrotem, bo oczywiście gry dawno nie zapisywałem i musiałem jakieś...
znowu w tym samym miejscu, no ja pierniczę. Musiałem jakieś 10 minut przejść jeszcze raz, więc więcej. I powiem wam, że znalazłem świetną broń. Naprawdę broń była genialna. Już normalnie aż zdjąłem tego shotguna, bo aż tak super mi się nie podoba. Mnie to, że ktoś pisał, że jest całkiem niezły, to jednak ja stwierdzam, że bym się grał z tymi karabinami. Taki fajny karabinek, 9 damage i całkiem ładny attack speed, właśnie taki mały na przodzik. No i zdobyłem go i chciałem zapisać grę na szybko i kliknąłem F3-2, przez co gra mi się wczytała i sobie powiedziałem: kuźwa macie, jakie przekleństwa padły, to po prostu lepiej nie wiedzieć. O, właśnie tak jak ten. Okej. 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 Karma! Czyli wykonałem dobry uczynek, nie powiem jaki, ale naprawdę dobry uczynek i mi się tutaj odwdzięczyło. Też dobry uczynek był jakiejś super skali, więc no zdanie przymiotu w grze jest więcej w miarę adekwatne. Jego nie mnie Hunter, co się kapkę nie podoba, bo jak mnie pieprznie z tych rakiet, to ja znowu zdechnę. A tutaj w ogóle wjechałem ledwo co z miasta, jeszcze miałem nagrywanie włączyć, się okazało, że je, pura mi wyskoczył. Po prostu pcham takie rzeczy. Dobra, jedźmy do miasta jeszcze na chwilę, się naprawmy kapeczkę i może wreszcie pojedźmy na tył tego miasta, bo się już kapeczkę ucierpili, jeżeli chodzi o ten aspekt. I tego shotguna i scrap metal sprzedajmy. Jak już scrap metalu opyliłem, to no sporo tego będzie, sporo będzie. Mam 51 tysięcy, miałem was 35 ostatnio, no. Aska leci, leci, nie ma co. Reload, tu gdzieś ten hunter bo cały czas jest. Ja mam przynajmniej wrażenie, że gdzieś tu powinien być. I automatycznie po tym jak, że tak powiem, straciłem tą broń przez głupie wstanie, zmieniłem czytywanie gry na F11 z F3. Nigdy więcej już nie powiem, który dzięki temu. Przynajmniej mam taką nadzieję, no bo rozbieżność klawiszy jest całkiem duża. No ale kto wie, z moimi umiejętnościami to nawet jakbym, nie wiem, dał jakiś klawisz w innym pomieszczeniu, jakoś na innej klawiaturze, to i tak bym jakimś magicznym wstępku kliknął niepotrzebnie. To miejsce wygląda jakby się prosiło o ukrycie jakiegoś działka, karabinu, whatever. Ten lasek w ogóle dość ciekawie się prezentuje na pagórku od razu, nic tu więcej nie ma, tylko lasek i kamienie. Nie będzie co tego przedmiotika dla Silverka w tym lasku, czy tam może z tym kamyczkiem, naprawdę tu nic nie ma. No to ja tutaj jadę, zginęłem za to, żeby tutaj dojechać i co? I tu nic nie ma, żadnej skrzynki z ukrytym, kurcze, ostrzem Armagedonu, karabinem zniszczenia, bombą atomową w płynie, w sprayu, whatever. Nic tu nie ma, kurcze pieczone, no dobra. Ktoś jest Hunter. Pozwólcie tego. Ten Hunter ma zabójczą broń, ale jakoś mu nie wychodzi to strzelanie z niej. Dlaczego? Nie mam pojęcia. W takim razie nasz cel jest tutaj. To jest nasz aktualny cel. Oj, czy coś tu jeszcze jedzie? Kolejny Hunter! Tu jechał! Kurczę, nie zauważyłem go w ogóle. Dobrze, że nie wystrzelił we mnie. Nie wiem, czy go zauważyłem. Jakoś tak, wow, jechał po prostu na mnie, ja go nie widzę. Widzę gości jakieś po krzakach poukrywany. Gościa, który po prostu na mnie, nie jestem w stanie zobaczyć. Hashtag Silverek Pro. Teraz nawet nie wiem, sobie jechałem. Jakieś chyba krzaczki zagłady, które mi trochę zabrały. Krzaczki! Wszechtomat! Dobrze, że to nie jest Daisy, bo żebym zginął po prostu. Daisy, wiedziesz na jakiś kamyczek malutki, kurczę, nie wiem, 3x3 cm, to okej, przeżywasz. Kamyczek masz 4x4, sorry, giniesz. Sorry, twój samochód został zniszczony, wybacz, no kamyczek 4x4 go zniszczył bez problemu. A 3x3 już nie, 4x4 już tak, no to 1 cm różnicy. A to może w niektórych sytuacjach to jednak jest kluczowy, ale... ale akurat, no, tutaj nie powinien być, jakoś tu jest tych NPC-owych jeźdźców. No i cóż, nasz cel jest teraz w tym kierunku. Czy jakieś nowe miasto będzie, czy co? Któż to wie? Ja nie. Nie czuję jak rymuje. Oh, motherfucker of God. Nie, że mi med nie dał, ale walka z dwoma Leroyami! Wiem, że to nie są Leroy, ale no. Leroy Jenkins. Cię trzeba wydrzeć, jak ktoś tam pisał, żebym się nie wydzielał aż tak bardzo, bo uszy strasznie bolą. Co mnie ktoś goni? Chyba nie. No cóż, właśnie wydałem na temat tego ula się wypowiadałem, że tak powiem, jak zginęliśmy, że oj, zapomniałem, że one wybuchają. Tak, to piękne, ale to tej story. Rakiety! Rakiety wybuchają! To jest jeden z bardziej kultowych tekstów. I pojechałem sobie w złym kierunku, bo nie ma przejazdu, nie? Czy jest jakiś przejazd tutaj? A czy jest, ale on prowadzi do tego miasta tam? Czyli tutaj już chyba żadnego przejazdu nie ma w tym miejscu. Niby mi się wydaje, że coś tu jest jakoś tak, że można skręcić, ale... ale mi się wydaje, że tutaj nic ciekawego raczej nie będzie z tym laskiem. Chyba że w lasku gdzieś głęboko jakiś mistyczny przedmiot się znajduje. Ostrze Armagedonu, czy albo druid Malfurion, tak nawiązując do pewnej misji z Warcrafta, czy jak sobie siedział w lasku i gadał z duszkami. Chyba tu faktycznie nic nie ma. No cóż,
Czyli koniec końców, czego chcemy czy nie, musimy przejechać przez miasto mostowe, które znajduje się już kawałek od nas, tylko więc no cóż, jesteśmy w pierwszym miejscu, więc tutaj nie ma sensu za bardzo robić cięcia. Czyli gra wymusza na zdobycie aż 500 sztuk pieniążków. Aż 500, kurczę. Aż 5 stówek. No w realu to byłoby całkiem ciężko tak być z tym wyciągnąć tak znikąd. Zwłaszcza jakby się zbiegło, właśnie nie jeździło. Trzeba by jakoś tam transportować coś. No ale w tej grze jednak 5 stówek to fortuna nie jest, bo tutaj ziemniaki są warte po 200 z haczykiem czasem. Za worek. Albo ten worek jest trochę wielki, albo ziemniaki tutaj są bardzo, bardzo drogie. Też dzieci są warte po 20, no ale jednak nie po 200, więc no, no cóż. Tam słyszałem, że faktycznie w niektórych krajach są całkiem sporawo, jeżeli chodzi o cenę, całkiem wysoko stoją, ale no... Jednak no... Tak dwie stówy aż... No bądź co bądź, jest te 50 euro nawet, więc no... No cóż, no to jest post... Powiedzmy, że jest post-apo, to dlatego. Huk z tym, że to jest masa farm, no ale dobra. Powiedzmy, że jest post-apo. Sprzedajmy tutaj scrap metale, nie lepiej nie, bo są tutaj uja warte. Zrobimy coś lepszego. Naprawimy się i przejedziemy przez most. Mam tylko jakąś misję oddać? Nie, jest tylko worker w Brusa, chyba nic tam ciekawego nie da. A, nawet misji nie ma dla nas. No cóż, w takim razie... tak chcę przekać przez most, w ogóle tche paser jest tychy duże i e małe. Czemu tak jest? Nie mam pojęcia. Jakieś nawiązanie do jakiejś firmy? Nie wiem. No, 250 danie 500, gra mi oko mała. Może mam zniżkę, bo tej jakąś misję wykonałem. Może? Kto wie. I nasz cel, jeden z naszych celi jest tutaj, stacja benzynowa jakaś jest, tak? No dobra, stacja musi się przydała odblokować, ale powiedzmy, że na start pojedziemy w lewo. Pojedziemy w lewo! Teraz jakieś lewaki mnie się pojawią, które trzeba będzie zabić. Zapiszmy grę przy okazji, tak na wszelki wypadek. No to jest jak Gothic, tak jak nie przejdzie gry, to potem macie problem. O nie, znowu muszę zapieprzać kolejne 15 misji po raz kolejny. Więc lepiej po prostu zapisywać grę co jakieś 2-3 minuty, żeby potem nie było, że o Boże, znowu 15 minut tego samego. O Boże, znowu ta wkurzająca walka, czy coś. Lepiej po prostu sobie zapisać grę, to parę sekund kosztuje, ale potem jest w stanie pozbyć się paru minutowej tłaczki po raz kolejny tego samego momentu. Chociaż jak gra jest naprawdę dobra, nawet jak się ją powtarza, to nie powinna być jakąś szczególną tłaczką, ale no cóż. Wiadomo jak to jest, człowiek nie lubi robić tego samego w kółko. Chociaż są ludzie, którzy tak lubią robić, ale no wiadomo. Większość jednak nie. W ogóle jest krzak, który ma taki sam kolor jak podłoże. Krzak, który się kamufluje. Boi się, że go znajdą. I tam coś dziwnego jest, albo to było drzewo, albo coś dziwnego. Dobre pytanie. Odkryłem tutaj już wszystko, tak, tutaj nic nie ma. Bieda, może w tym kanionie może coś jest, sprawdźmy. O, jest woda! O, tu mogłoby coś być jakaś skrzynka na przykład na takim brzegu. Niestety nie ma. Bo tak ogólnie się w tej grze przydaje, wbrew pozorom. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ten gra ma taki dziwny błąd, przynajmniej u mnie, że jak ją sobie wczytam grzeczniutko, to nie mogę ani uruchomić mapy, ani menu, po prostu muszę się zabić w jakiś sposób, żeby móc w ogóle cokolwiek zrobić dalej. Restart nie pomaga, po prostu trzeba taki wcześniejszy zapis menu jeszcze w podpaleniu gry po raz kolejny. I się zabić tym jakimś stawie obok wody, żeby ogólnie którykolwiek save miał dostęp do menu i pozostałych opcji. To jest niesamowicie utwiające, no ale cóż, no. Ta gra, bo miałem z myślą pod XP-ka, może pod Vistę, ale nie pod 7-ka jednak. No jest to także ludzka gra, nie jakieś AAA z tamtych czasów. Ale się tak jakoś nie było tak dużo gier AAA, może jakieś takie Battlefield 2 na przykład i tak dalej, ale... Ogólnie wbrew pozorom tego było mało i tu bo nie ma. Jezus Maria, do wody jednak normalnie nie polecam wpadać, bo to się kończy w zły sposób. To się kończy bardzo w zły sposób. Wiem, bo to jest mój ulubiony sposób na zabijanie mojego pojazdu, kiedy ten bot mi właśnie wystąpi. Więc no woda jest w tej grze, w sumie ma najsilniejszym przeciwnikiem. Nie wiem, czy potem potężniejszego będzie od wody. Ej no, drzewo, wiesz co? Wiesz co, drzewo? No ty i ty, Brutusie, przeciwko mnie! I ty, Brutusie! No nawet drzewo jest przeciwko mnie w tej grze. Jak się przewaliło, to kurczę, w moim kierunku jeszcze chciało mnie przygnieść. No normalnie pieprzona brzoza, no. Pieprzona brzoza. Szkoda, to nie było białe drzewo, no. Powiedzmy, no. No. Albo sosna z sosnowca i tyle, no. Wszystko przeciwko mnie. Jedziemy jednak, obwasz. Jedziemy tutaj, o tej całej naszej żółwej kropeczki w takim razie, czyli kółeczka. To nie jest kropka, tylko kółeczko. To jest w ogóle obręcz, no ale mniejsza, bo to nie jest pełne koło. To nie jest koło! To je aluminium, tego nie pomalujesz.
tych kropek nie ma się znać ich kolorów, więc to takie jakby. Chociaż nie są pomalowane, no ale... Hashtag siwerkowe rozmyślenie, naprawdę bardzo interesujące. A propos malowania kółeczek, które oznaczają jakieś rzeczy w grze. I to z czego są zrobione. O, tu to jest, a ura, to niby nie jest nic samego. Oj. Ja w ogóle nie zapisałem uralku. Odejdź ode mnie, odejdź! Jezus Maria. So close. A chwilę temu mówiłem, bo się często trzeba zapisywać, teraz co? Nic z tego nie robię, ta? Bek teraz się bardziej opłaca niż dwa scrap metale. Spektra sobie raczej tutaj zostawię. Ostawimy sobie spektra. Tu jest stacja, już tylko 600 metrów do niej. Może nas nic sobie bije jakimś cudem? Jedzie ktoś w to? Bo ja nie. Ale może. Mamy jakby co, quick save i quick load, no ale wiadomo. Fajnie, bo gdyby się udało jechać bez śmierci. Czyli dojechać. Może to w ogóle jest jakaś pułapka ta misja, jak tak? To malutki problem, ale widzę, że nie. Chyba, że zaraz wysłasz tam trzech typów gdzieś tam po lewo i łaj, nas zniszczą, ale jakoś to wątpię. Dobra, jesteśmy na stacji. Jej, dostaliśmy 500 pieniążków. Na naprawdę nam się nie zwróciło, hura. Sprzedajmy coś w takim razie. A, sobie nie ma nas sprzedawać, tak miałem. Zmogę jakieś nowe kolory farbowania? Nie, bo ten tak słabo wygląda. Coś nie ma, to by się pojazd z tym kolorem robi. Ten niebieski w sumie chyba jest najładniejszy. Coś się dzieje! Gro, uwolnij mnie! Uwolnij mnie z błędów! No i tutaj zrobiłem malutki przeskok, bo gra po uwolnieniu mnie z błędów postanowiła powiedzieć, że jeszcze nie skończyła, mi się kapkę zaczęła przycinać. No dobra, teraz w takim razie mi się wydaje, iż pojedziemy do tej arei całej 51. To będzie chyba najlepszy pomysł na ten moment, bo jakoś tak innego planu za bardzo nie mam. Chociaż ta góra jakoś tak podejrzanie wygląda, jakby jakieś miasto na niej miało być. Sprawdźmy to. I w ogóle tak propos tego całego Leroya Jenkinsa, bo tak często ten samochód cały nazywam właśnie Leroy, zamiast podejrzeć jak on się nazywa normalnie. Nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem jak on się nazywa, Lori właśnie, Leroy. Tutaj mało pewnie kto z was wie, o co z tym memem chodzi. No to cóż, jest to taka gra zwąca się World of Warcraft. Jest to takie bardzo popularne MMORPG, choć teraz już tak naprawdę mniej niż było w czasach swojej świetności, takiej co około roku 2009, jak dobrze pamiętam. Kiedyś to został wydany dodatek zwołujący się Wrath of the Lich Knight. Wrath of the Lich Knight, whatever. No ogólnie dodatek o Arthasie, nie jestem się moja za bardzo, więc nie wiesz, bo że wiem, bo nie wiem. I a propos tego dodatku i tak dalej, no to WoW ogólnie teraz jest dość prostą grą faktycznie, jak mam być szczery. Teraz no faktycznie tam PvP wiadomo, contenty wiadomo, co chodzi, takie te najtrudniejsze rzeczy to ok, jeszcze są w miarę wymagające. Ale kurczę, no jednak WoW stał się prosty od swojej premiery, prawda? No i, że tak powiem, są w tej grze takie specjalne jakby duże misje, dungeony i rajdy. Dungeony są na 5 osób, prawie na 5, 15, 25. Przynajmniej kiedyś tak, bo kiedyś jeszcze było na 40 właśnie było osób w klasiku jeszcze. No i właśnie, ten mem polega na tym, że był sobie rajd. Rajd to jest takie coś, co się wykonuje chyba co tydzień mniej więcej, tak chyba w klasiku. Nie jestem pewien, bo w klasika grałem bardzo mało. No i właśnie taki rajd możecie mieć co tydzień, macie tam potwory do pokonania, bossy i koniec macie, pokonacie tam wszystkie bossy i potwory, to wygraliście, prawda? No czy potwory można omijać, ale bossy trzeba zabić przynajmniej, no warto dla lutu, prawda? No i jest taka sprawa, że rajdy te były ciężkie w klasiku. Teraz to rajd, to tam wiecie, zbierzecie sobie jakąś tam osobową grupę, na tych, może najwyższym byśmy mieli raty, na tym heroicznym tak zwanym, a na niższym to okej. Okay. No i wtedy rajdy były trudne ogólnie i no trzeba było ostro spinać dupy, trzeba było przygotowań, trzeba było dobrego ekwipunku, żeby taki rajd wygrać, trzeba było wiecie, przysiąść się, jakieś jedzenie pogotować, takie tam dające buffy, miksturki jakiegoś takiego alchemika pozdobywać, jakieś tam zbroje sobie poulepszać itp. itd. No i jak się taki rajd, oczywiście tak powiem, w takich przygotowaniach psuło, no to było smutno takiemu teamowi. No zawsze jak były jakieś gildie bardzo zgrane, a to takie polegało na tym, że albo wbijemy poziom, albo kurczę się zabijemy. No to raczej porażka spadana przez kogoś była kapkę zła. No i tam przygotowali się na pewną dość ciężką salę w takim rajdzie właśnie, taka pewna grupa osób. No i tam gadały szef plan, coś tam, że zrobimy tak i tak, tam rozmawiali jaka jest szansa, że tam wygrają itp. itd. No i tam mieli wchodzić tam niedługo, no i nagle taki pewien właśnie gościu cię zaczął na końcu troszkę stresować.
i postawił po prostu tej stali na pałę, biec krzcząc Leroy Jenkins. No i to się stało takim popularnym memem, bo tak totalnie wszystko spieprzył. Na normalnego gracza to nie jest zbytnio śmieszne, ale jak ktoś właśnie wie, że to jest właśnie było takie ciężkie, tam wiecie, spinali tyłki i tak dalej, a tu nagle ktoś mi tak wszystko spieprzył sobie w biegu. No bo oczywiście przegrali w takiej sytuacji, no bo co? On sobie wbiegł i poszli za nim, bo grywał z żadnego planu. Z planem szansa była mała, że przeżyją, a bez planu? Wbrew pozorom, no z planem w ogóle jest dużo prościej akurat. Są gry, w których faktycznie czasem ta właśnie taka inicjatywa spontaniczna ma przewagę. Czasem jak się powiedzmy w FPS-ach i tym podobnych, teamowych zwłaszcza, tutaj to jednak, no w ogóle to... Gdzie te potwory mają jednak takie dość ustawione AI, jest co prawda trochę losowości przez rozrzut obrażeń i tam wiadomo, że inne rzeczy, jak że szansa, że ktoś się uniknie czy nie, no ale jednak no taktyka daje przewagę, to no dla graczy bywa to jednak było całkiem śmieszne, ktoś tak postanowił po prostu walisz to Leroy Jenkins i bieg sobie po prostu na pole. Ja powiem, że w TCG bodajże, czyli w Training Card Game, albo Trade Card Game jakoś tak, to WoWa, albo czyli o WoWie, i także w Hearthstone jest karta właśnie Leroya Jenkinsa, na cześć właśnie tego mema. Niektórzy nawet myślą, że właśnie ten cały Leroy Jenkins miał właśnie nick na cześć jakiejś postaci, tylko nie chodzi o jakąś postać, a to właśnie nawet ta postać, nawet mówię, jest tak samo nazywająca się właśnie na cześć tego mema, o tak. To ten mem stworzył tego samego Leroya, a nie właśnie Leroy był gdzieś wcześniej. Sporo osób właśnie myśli, że było inaczej, że to ktoś tam pewnie jakoś tam postać czy coś tam pewnie to krzyczy czy coś takiego, nie wiadomo o co chodzi. A to właśnie chodziło o taką sytuację, że no, zepsuł coś w taki dość ciekawy sposób, więc no wierzli to jeszcze na nagraniu. A w tamtych czasach no nagrań na YouTube było bardzo mało, wbrew pozorom. Było procent tego, nawet mniej niż procent tego, co aktualnie się publikuje. Jest takie nagranie szybko się wybiło, takie śmiesznawe. No i w ten sposób właśnie powstał mem o Leroy. Teraz ten film ma chyba 40 milionów wyświetleń, jakoś tak, więc no... Tego mema masa osób zna, nawet tego nie zna, to i tak coś tam kojarzy. A gdzieś tam słyszałem, że jakiś Leroy, coś tam. No i dobra, tak ma, na tym może ten odcinek już skończę, mi się wydaje, iż... O, ambush. Ponieważ on się już troszeczkę trwa, to ja powiedziałem jakąś taką małą historyjkę i ogólnie wszystko jest całkiem fajnie i przyjemnie, ale odcinek ma się renderować mi tutaj pół godziny, a nie 3 dni i wysyłać także tak samo, bo tą serię, ogólnie te wszystkie serie będę grał w 60 FPS-ach, ponieważ YouTube tutaj udostępnił funkcję właśnie materiału w 60 FPS-ach, skoro do normalnych użytkowników nie jest jeszcze chyba dostępna, no ale wkrótce będzie, jak już teraz, tak powiem, na zapas wolę nagrywać projekty na 60, że potem właśnie w takiej ilości były dostępne. No faktycznie nie każdy ma monitor, który pozwoli trwać jakąś tam wyższą rozdziałkę czy internet. No ale jednak FPS-y to FPS-y, no. Jednak FPS-y to FPS-y i warto, żeby było ich jak najwięcej, bo między materiałem 30 a 60 jest spora różnica. Zwłaszcza w grach akcji. Jakiś tam Hearthstone czy czymś takim, to nie oszukujmy się. Fakt, coś tam będzie różnica, ale będzie minimalna. A na YouTubie to jednak też się FPS-u to jest kilka życia. Z tym, że no niestety ona ma to do siebie, że skoro FPS-ów jest dwa razy więcej, to film dwa razy więcej waży i dwa razy dłużej się konwertuje, więc no tym bardziej wolę właśnie tutaj udostępniać odcinki takie około pół godziny, a nie dłuższe, no bo no po prostu się długo robią. Czyli robić to jeszcze okej, okay, jakieś tam 30 minut renderu na moim komputerze to nie, to jest okej, prawda, ale no jednak jak potem to się miałbym wysyłać, tutaj na to 2-3 dni to jest problem. No bo wcześniej mówiłem na temat internetu, chociaż nie jestem pewien, że tego nie wyciąłem koniec końców, ale mniejsza o to. Właśnie wkrótce internet sobie będę zmieniał na troszeczkę szybszy. To kapkę będzie prościej wstawiam dużych materiałów, więc będzie fajnie, ale póki co jednak mam internet tylko i wyłącznie nam wysyłający 220-300 kilobajtów na sekundę, to jednak materiały po 5 giga, no... Jednak chwilkę się wysyła. Jak sobie będę miał te moje 25 mega wysyłu, megabitów oczywiście, nie bajtów, czy to będzie bitek jakieś... No, jakieś 2 z kaczykiem będzie, czyli bardzo dużo, no to 5 giga to będzie o tak sobie, pstryk. Na streamach także dzięki temu będzie wyższa jakość, ale no... U mnie to z sesjami bardziej jest problem spowodowany tym, że mam sobą kartę graficzną, a nie mam właśnie osoby... internet, bo internet starczałby mi na to, żeby spokojnie nawet live streamy takie w HD, nawet na 60 FPS-ach dawać tak bez większych problemów, a karta graficzna na 480p ma już problemy, więc cóż. Nie ma czego właśnie na streamach jest jakoś tak bardziej znane niż na nagraniach. Ale no tak, powiedziałem, w tym odcinek zakończymy i w kolejnym spotkamy się w tej całej słynnej arenie 51. Na razie i cześć ludziska, hej!